Cześć, dzień dobry, witamy się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu. Teraz mamy malutką zagwózdkę, bo wierzątko coś tu na matkę szczeka od samego rana. O, cicho, bo się chyba zmęczyło wreszcie. Także zaczynamy nowy dzień, ja się szykuję do pracy, ale to zobaczymy się zaraz i pogadamy. Dziewczyny moje drogie, kochane, powiem Wam tak, dzisiaj w nagrywaniu... Gdzie jedziesz? Stój. Dzisiaj w nagrywaniu vloga to my nie błyszczymy. Znaczy, w sensie ja nie błyszczę. Bo jest już po południu. Ja już jestem po pracy. Gdzie jest moje picie? Idę zaraz do Lidla. Jest. To jest Alvin. To jest Olaf, którzy byli dzisiaj ze mną w pracy. Ale teraz chłopaki, myślałam, że ich wysadzę z torbiczki i że wezmę ją do sklepu, ale za dużo mam wyciągania tych klamotów, więc idę, zrobię szybkie zakupy, a w zasadzie muszę, wiecie co, kupić kapsułki do prania. W domu została jedna, a kupuję te Fornil z Lidla. No i zobaczę, tak przelecę przez drogę. Przelecę przez sklep, zobaczę, co tam mają ciekawego. Muszę sobie wziąć butelkę wody gazowanej, bo mi się normalnie tak chce czegoś z gazem, że nie macie pojęcia. A nic słonego nie jadłam, że mi się tak chciało pić. Idę właśnie zobaczę, co w tym Lidlu jest. Na razie to mnie tu wielki billboard parówek atakuje. No bo dzisiaj muszę się wyrobić w miarę szybko, bo nie dość, że muszę zmontować film. Jeszcze na 17 jestem umówiona na live'a na TikToku. A na 20 do szkoły z maleństwem. No jeszcze na jutro do pracy trzeba się przygotować. Dzisiaj jeszcze nie gotuję obiadu, bo jeszcze tam jakieś... rzeczy do powiadania nam zostały, więc to mam chociaż z głowy. Także no cóż. A jeszcze muszę z paczkomatu odebrać przesyłkę, bo dzisiaj przyszedł prezent urodzinowy mojego męża. Wprawdzie urodziny miał 3 tygodnie temu, ale na prezent się tyle czekało. A jest to prezent wyjątkowy, bo składało się na niego kilka osób. No i on właśnie przyszedł do paczkomatu, więc muszę postarać się nie zapomnieć go odebrać. Mam złotówkę. I teraz tak, gotówka czy karta? No muszę zapłacić kartą, bo będzie szybciej w tej szybkiej kasie. No i chyba muszę iść już po coś na ten, do apteki na alergię. Znaczy nie po coś, tylko po konkretny lek, bo powiem Wam, że od wczoraj to mnie tak już ten konkretny katar alergiczny zaczyna dopadać, że Matko Święta. No właśnie, a propos, słuchajcie, nie mówię tego do wszystkich z Was, bo wiadomo, że nie mówię, ale ja mam tylko taką jedną prośbę do Was, dziewczyny. Wiecie, że ja nie pokazuję zakupów spożywczych, i dzięki Bogu, bo powiem Wam szczerze, że wtedy to podejrzewam, że dopiero byłby dym. Ale jak Wam pokazuję raz na jakiś czas, co kupiłam, to dzielę się z Wami, żeby Wam pokazać, co kupiłam, a nie po to, żeby od Was wysłuchiwać, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, czy to jest syf, czy to nie jest syf, czy to Kacper poleca, czy Kacper tego nie poleca. Ja Was proszę, darujcie sobie tego typu komentarze, bo naprawdę, no myślę, że na tym skończę, ale gdybym prosiła Was o poradę, to bardzo chętnie bym Wam, znaczy bardzo serdecznie bym Wam podziękowała za tą poradę, ale wszyscy tutaj jesteśmy dorośli, każdy kupuje to, co uważa, na co ma ochotę i jeżeli ktoś ma ochotę nacierać się przysłowiowym smalcem, bo to jest zdrowsze, to niech tak robi, bo to jest odpowiednie dla niego, to jest dobre dla niego. I nie ingerujmy w to, wiecie, nie uświadamiajmy ludzi na siłę, nie sprowadzajmy na siłę na tą lepszą drogę, bo myślę, że to jest nikomu niepotrzebne, naprawdę. A teraz idziemy do sklepu, bo tyle ludzi wlazło i będzie kolejne. A zobaczcie tutaj te
koncentraty. To jest jakaś nowa formuła. Wszystkie ładnie pachną, bo wszystkie powąchałam. A ja jestem ciekawa jeszcze tego. Poczekajcie, ja sobie... Oj, to pachnie pięknie. Z jakimiś perfumami niby. I wiecie, że tyle, co patrzyłam za tymi odżywkami z tej firmy Cien, ja nigdy na nie nie trafiłam. I chyba ich nie ma w dalszym ciągu. Szampony są, a odżywek niestety nie ma. Dobra. Idziemy się kasować. Jakieś takie kropki. Czy pada? Czekajcie. Muszę wpuścić dziewczynę. Cześć. Cześć panu. Gdzie matki zgubiłaś? Gdzie zgubiłaś matunię? Gdzie ty zgubiłaś matunię, dziecko? Ja myślałam, wiecie co, ona jest już coraz większa. Ja teraz autentycznie myślałam, że to Mati wali w drzwi, a tu nie Mati, tylko Koko. Kokolina zjadła, poszła na dwór. No chodź, moje dziecko, bo my do szkoły jeszcze jedziemy, nie? Do szkółki jeszcze piesek jedzie. Czekaj, czekaj, nie tak mocno. Czekajcie, ja muszę dać ten telefon troszkę wyżej i go tutaj zabezpieczyć. Bo ja wam powiem, że z tą kokolinką to tutaj wszystko może być... Hej, stop! Nie gryź mnie tak. Nie gryź mnie tak. Co chciałam powiedzieć? Czy wam też tak szybko, tak ten dziwnie ten czas, dziwnie szybko mija ten czas po zmianie czasu? Ja pierdzielę, to tak normalnie w błąd wprowadzę. Zobaczcie. Czekajcie, bo ja mam tu jeszcze zegarek nie przestawiony. Tu jest 15, tu 16. Jest 16, a wrażenie jakby nie wiadomo, która była. Ja oczywiście nagrywam dzisiaj vloga dalej telefonem, bo zostawiam sobie kartę pamięci w slocie w komputerze, a już mi się tak nie chce iść na górę. Ale i tak zaraz będę musiała, żeby iść zmontować ten filmik. Harpaganie! Jak tam? Czy ty jesteś gotowa na pójście do szkoły? Jezu, ty jesteś cała jakaś brudna, uklejona. Mati cię chyba dopadła, co? Mati cię chyba dopadła i cię wylizała, ty. Jezuś. Tak, ja ciebie też kocham, misiu. Ja misia też kocham. Zostaw mi tą gumkę do włosów. Patrzcie, jaka cwaniara. Kokula, nie wolno tak. Się któryś raz złapałam na tym, że się czai na moją gumkę do włosów. Jak ja sobie kucnę, o widzicie, to ona już mi trzyma gumkę do włosów. Słuchaj, chcesz, to ja ci dam. A wiecie, jak kradnie gumki? Sroka mała taka. Chciałaś mieć kucyka? Ej, dobra, już dość, Koko. Stop. Stop, szaleństwo. Ale się teraz rozszalała. Przyjdzie co do czego, jak pojedziemy do szkoły, to nie będzie miała siły łapą ruszyć. Łapą mnie będzie ruszał wtedy ten pies. Ale mnie wybrudziłaś już. O, ale mi wczoraj sobie założyłam nową białą bluzę na
na tego live'a na TikToku przyszła Koko, raz akurat takie łapy miała czarne, takie mi pieczątki odbiła, nie gryź mnie ty, nie trudniu, tylko gryzą. Jezu, przy tobie to trzeba mieć normalnie refleks, zostaw mi tą gumkę, sio, koniec. Ja z takim szalonym wieżątkiem nie bawię się dzisiaj. No piątkę mi tu przybij, proszę łapę, piątkę. Da, nie zęby, tylko łapa. O, brawo łapa, super, brawo łapa. No, dawaj. Brawo łapa, super. Jezu, jaki ty jesteś jeszcze puściutki łepek. Kiedy ty będziesz taka mądra jak matunia? Kiedy ty będziesz taka mądra jak matunia? Nie, gryzoniu, dobra. Nie, nie, nie przeginaj. Dzisiaj na obiad był łosoś. Tak na szybko. Ja sobie go zjadłam z chlebem i z majonezem. Bo już trzeba było go zjeść. No nie wytrzymam z tobą. Nie wytrzymam z tobą dzisiaj. Boże, Boże, jakie to rozwścieczone zwierzę. Czy wy to widzicie? Halo, Koko. Halo, ziemia do Koko. Halo, hej, stop. O, Mati idzie nareszcie. Nareszcie idzie pies, który ogarnia emocje. Proszę usiąść ładnie. Mała, tu. Matunia, siad proszę. Słuchajcie, bo ja tak wystrzeliłam dzisiaj w tym samochodzie. Jeszcze muszę powiedzieć parę słów odnośnie tego komentowania tego wszystkiego, wiecie? O Jezu, Mati, ty jesteś cała mokra. Ja chyba muszę przypomnieć niektórym osobom, że ja nie prowadzę kanału o zdrowej żywności, o naturalnych kosmetykach i o wszystkim takim, wiecie, ekologicznym, wege i nie wiadomo jakim. Dlatego tak dzisiaj powiedziałam, bo nie chcę, żeby... Znaczy nie chcę, żeby, bo to też, żeby to głupio nie zabrzmiało, nie uniknę pewnych rzeczy. Ale nie chcę, żeby mi ktoś wypisywał, no po prostu powiem tak jak jest, że to jest niedobre, to jest nie takie, to jest nie śmakie, nie siakie. Słuchajcie, dziewczyny, ja nie kupuję tego dla was. Ja kupuję to dla siebie. Ja potrafię czytać, mam coś takiego jak internet i uwierzcie mi, że potrafię sobie doskonale poradzić w pewnych kwestiach. A skoro już coś kupuję, no to kupuję to dla siebie. Ja tego będę używać. Ja wcale nie każę wam próbować, używać i tak dalej. Jezu, Mati, ale mnie ogluciłaś. No i właśnie tak, powiem wam szczerze, że mnie to dzisiaj zdrzeźniło, jak przeczytałam, bo to już nie jest pierwszy raz, to jest któryś raz takie nawracanie człowieka na siłę. No ja nie lubię takich rzeczy, po prostu nie lubię takich rzeczy, sama takich rzeczy nie robię. W życiu bym komuś nie napisała takiego komentarza, bo uważam, że to jest naprawdę nietaktowne, moim zdaniem. I no i tak ku woli wyjaśnienia chciałam właśnie powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba coś takiego. A już podawanie Kacpra Beauty Vlog za jakikolwiek przykład, to już słuchajcie, w ogóle przechodzi wszelkie wyobrażenie. Co? No siadaj ładnie, no brawo! No brawo, dzieciaczku! Matunio, jaki glutki ma, mój Boże! Krzyczysz na nas? A, ty też masz takie zdanie, ja rozumiem. Zobaczmy, do Matuni się można przytulić, Matunia nie gryzie, gumki nie ściąga. Ty jesteś taka porządna ciotka, nie? Ciotka z tradycjami. Czekaj, tu cię trochę przestawię. Może cię będzie lepiej widać, bo my dzisiaj mamy takie utrudnienia w nagrywaniu, prawda, Matuniu? Moja dziewczyna. Robiłyśmy wczoraj live'a z Mati i z Koko. No i Koko, podobnie jak tutaj, słuchajcie, skoki takie, niedźwiedzie dzikie, wiecie, na wszystko i wszystkich. A Matylda sobie tak usiadła przed telefonem, tak jak teraz, i patrzyła, zastanawiała się, oglądała. Także powiem wam,
Wierzątko miski szuka. Jadła chwilę temu, ale dalej głodna. Moi drodzy, ja dzisiaj będę kończyć. Pobiegnę szybko zmontować tego vloga. Chociaż ja wiem, czy to można nazwać vlogiem. No ten krótki film, przepraszam Was bardzo serdecznie, że dzisiaj tylko tyle. Ale powiem Wam szczerze, że po tych świętach ten powrót do tej pracy i ten taki natłok obowiązków wszelakich jakoś sprawił, że ja bardzo słabo stoję z czasem. I tak właśnie zaglądam w niebo, bo jest szansa, że jeżeli zacznie padać, no to szkoła Koko przeniesie się na jutro, ale na to bym za bardzo nie liczyła, bo wiecie jak to jest. To tak jak masz dużo na głowie, to jeszcze dojdą tego typu tematy. Poleciałabym teraz szybko zmontować dla Was filmik. Jutro Wam nagram alpaki, obiecuję. Ja wiem, że Wy czekacie. Ja wiem, że Wy czekacie. I to tak no biegiem, szybko, szybko. Dlatego jeszcze raz Was przepraszam. I co? Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Cześć. Pa.